Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem House, a to jest otwarta beta Tom Clancy's The Division 2. I muszę wam powiedzieć, cholera, na pierwszy rzut oka, że chodzi to lepiej. Lepiej niż jedynka. A jak pamiętamy, w jedynkę grałem sobie ostatnio, tak? Pamiętacie? Może ci te nowe osoby, które doszły teraz ostatnio do mnie na mój kanał, no to nie pamiętają. Ale jeśli sobie tam przeskrolujecie przez filmy, to możecie zobaczyć, że przegrałem ostatnio w jedynkę. Dobra, tak czy inaczej, liczę na dwójkę, że to im się uda. Są duże szanse. Są szanse, że się uda. Dobra, mamy taki pistolecik. Wow, wybuchy już na starcie. Dobra, kierunek mamy mniej więcej tam. Czy ja mam jakąś mapę? Mam. Okej. Okay. Podobna do jedynki. Tu jest wszystko po angielsku, ale w pełnej wersji, znaczy jak już wyjdzie pełna wersja, którą mam nadzieję, że sobie w nią pogram. Ale na razie obadam sobie betę, no i zobaczymy. Sterowanie chyba się nie zmieniło za bardzo od czasów pierwszej części. Nie mogę tędy chodzić. Nie ma podskoków. Okej, sterowanie działa. Podobnie, tu wytrzymujemy. Dobra. A, pod... Właśnie, to mnie też myliło. To jest nie pod spacją... wspinanie się, tylko pod kontrolem. Co ja tutaj zbieram w ogóle? O. Weźmy te rzeczy i zaraz sobie założymy. Już jakieś Boże Narodzenie tu było. Ale... Coś słyszę, jakby ktoś się bił, nie? Niestety nie widać, a ja nie mogę przeskoczyć już bardziej. Aha, tu zmieniam sobie ten, dobra. A, mam jeszcze jakiś pistolet, znaczy karabin lepszy. Dobra, gdzie jest ekwipunek? To takie... Tego typu bajery, nie będziemy się na razie z tym bawić, co? Dobra, ja znalazłem tutaj... coś. Co to jest? Co to jest? Mi chodzi jakieś... nakolenniki. To wygląda, zobaczcie. Ale nie mogę się odwrócić. Że tutaj mam ubrane jakieś, ale tutaj jeśli chodzi o ekwipunek, no to nigdzie tego nie widzę. No dobra, może się kiedyś tego dowiemy. Ach, znowu zapomniałem. Ja sobie już nie pamiętam, ale chyba sobie przestawiłem te klawisze. I tutaj też będę musiał je przestawić. Jak zawsze uwielbiam eksplorację, więc... Dobra, zobaczmy cel naszej misji. Coś zbieram, nie wiem nawet co. Nie pokazuję tego, nie? To jest... Mam nadzieję, że to naprawią i że będzie... No nie pokazuję, co zbieram. Widać tylko, jak rosną mi punkty doświadczenia i tyle.
Dobra, jest niewątpliwie jest ciekawie, jeśli chodzi o... Tak, biją się, patrzcie. Tylko kto to jest? To są źli. Co, zawalczymy sobie z nimi? W sensie postrzelamy do nich, zobaczymy jak to będzie teraz działać. Dobra, ten się lepiej ustawił. Ale mamy ich. Nie byli tak... tacy trudni, jakby się mogło wydawać. Czy mogę ich zlutować? Niekoniecznie. Ale to słabo, słabo. No dobra. Czyli pierwszą walkę mamy za sobą. Co tak dziwnie biegnie ten mój bohater? Dobra, coś mi się wydaje, że... Mamy więcej przeciwników, co? Przebiegnijmy się tam. To jest ich... O, ten z granatem. Zaryzykujmy, co? Dobra, siadło ładnie. No. No i załatwieni. Nie było to takie trudne. Martwi mnie to, że nie mogę ich ograbić, przeszukać. Kurde, patrzcie, to jest biały dom? W ogóle, wybaczcie, nie zresearchowałem sobie tej gry trochę. Tak, tylko z jakichś tam trailerów widziałem tyle. Natomiast to mi wygląda na Biały Dom, tak? A Biały Dom znajduje się gdzie? W Waszyngtonie. O ile mnie pamięć nie zawodzi. Więc co? Będziemy mieli tutaj do czynienia z lokacją w Waszyngtonie. Najprawdopodobniej. Czy jakiś gaz się unosi? Wow. Kurde, ale walka. Dobra. Flankujemy, tak? O kurde. Shit. Jasny gint. Jak ja się mogę tu uleczyć, co? W ten sposób. Kurde, dymny. Już mi nie będziesz tutaj rzucał. Ten jest jakiś uzbrojony. No właśnie, czemu tam moi sojusznicy nie strzelają do nich? Dobra, siadło.
Teraz sobie tam podejdziemy. Widać, że zlutował mi. Niezła ta spluwa jest. W sensie dobrze się trzyma, nie ma takiego rozrzutu. Oho, chyba brak ammo. No, idź, idź, idź! Czemu on mi się tak blokuje? Shit, wyleciałem blisko, co? Dobrze, że jeszcze mogę tak z zasłony strzelać. Chociaż celność jest ograniczona wtedy, dosyć mocno. Mam tutaj coś. Dlaczego mi się sama broń zmieniła? Przepraszam bardzo. On się tu wziął znowu. I to grenadier. Masz skubańcu. Dobra, tu chyba z tyłu. Nikogo na szczęście nie ma. Oni nic nie zostawiają, no. Szkoda, ja lubię, jak kogoś zabiję, to żeby, wiecie, przeszukać zaraz i tak dalej. Znacie mnie, tak? Jestem eksploratorem, więc... Obawiam się, że tędy nie przejdę przez ten gaz. W sumie nie wiem, co to jest za gaz, ale... A, tutaj też jest. Ej, chłopaki. There's the agent. Get that fire out. Że co? Zagrzmociło bitem. W sumie ja sobie muszę jeszcze zobaczyć. Ustawienia. No dobra. No i co my tutaj mamy? Ha. Aha. I think I've got the bleeding under. Damn it, that artery sprung loose. Come on. Oh, come on. I need a suture kit here. Dobra, czyli tak jak w jedynce mieliśmy taką bazę, tutaj najprawdopodobniej też będziemy ją mieć. Czyli w białym domu tym razem będziemy. Okay. You should check in with Manny, our coordinator, upstairs in the blue room. And come by here if you ever need help with your tech. Tu mamy tą skrzynię na przedmioty. Jeszcze nie podoba mi się to, że tutaj mam. Response.
Zaraz, to jest 324 w górę, czy tyle ma? A nie, tyle ma. Plus 77 idzie w górę. No jasne, że to sobie weźmiemy, ubierzemy. Plecaczek jakiś. To, dobra. No ja tego wcześniej nie widziałem. Tylko mi się otworzyło jakieś okno totalnie z nie wiadomo skąd. Przeczka ma chyba czułość za dużą, ale... Portable electronic device detected. Czy fajnie. Chyba misja dodatkowa. I'm not. A heart attack got him an hour ago. They couldn't revive him. Shit. That means that Mendez is in charge. Is that all you can say at a time like this? It's all I can afford to say. Okay. Oh. Sorry. Miałem wyjść poza teren misji, ale wyszedłem. A tak mi jakoś. Biegnij, biegnij. Tak mi jakoś zaszło za daleko się. Ale tak, co ja chciałem powiedzieć? Bo chciałem coś powiedzieć. Tylko przez to wszystko wyleciało mi z głowy. W ogóle wybaczcie, że ja też mało mówię teraz, ale... Tak chcę sobie jakoś to wyczuć w tą grę. Czy fajnie się w to grać, czy nie fajnie. Jak na razie... Na razie jest jeden to jeden kopia z jedynki, tak? Tylko osadzona w innym świecie. No, ale zobaczymy. Is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. By the way, agent, head downstairs and check in with the quarter. Ciekawe, zauważyliście, to też mój bohater ma jakieś... Zaraz ma normalne oczy, ja przyszedłem na cutscence, to po prostu miał takie czerwone mega. Okej. Okay. Level up, fajnie. Fajnie. Gdzie te level upy można sobie ulepszać? Znaczy, co to jest? Aha, czyli te, te jak się nazywa? Boże. Te boksy, czy jak to tam? Ja tu mamy zablokowany slot, natomiast tutaj odblokowaliśmy większy damage, jest wszystko lepsze i na drugi poziom. Tylko jak jest z szybkościelnością? Trochę gorszy ten damage. To jest chyba... A dobra, nie będę się
tutaj jakoś ten... Dobra, natomiast ja bym chciał... Chciałbym... punkty umiejętności. Sobie wydać gdzieś. Kwatermistrza? Serio? Kwatermistrz... No, no, tak. Wow. No to zmiana jakaś przynajmniej. Znaczy... Nie wiem, dziwna zmiana. Nie... Nie spodziewałbym się. Czyli... Chodząc sobie po mieście... I jak mi się nabije level, to muszę przyjść tutaj do bazy, tak? Żeby... Okej... Okay. Teraz, ja to miałem gdzieś otwarte już wcześniej, nie? Czy jakieś... Skille... Mina i... Turret, co jest turret? O, drona. Aha, tylko... Aha, wieżyczka. Clean sheets are now ready for collection at the supply depot. Dron. Fajne, fajne. Ta mina też niezła. Ale weźmy sobie drona. A czemu by nie? Ale jakieś tutaj będzie miał jakieś dodatkowe funkcje, widzę. No, ale... Halo, czemu nie mogę odblokować? Dwa punkty... A ja mam jeden, tak? No to by wyglądało. Czemu nie mogę wyjść z tego? Halo? Czy coś zwiesiło, tak? Dobra, pierwsze problemy bety. Bo tutaj ten samouczek mi się zwiesił, widzę. A, super. Czyli co, już drobne problemy... Tak? Pierwsze drobne problemy. No, tak, tak, nie mogę. A nie, zaraz. Może ja muszę... Dobra, sorry. Ja jestem głupi. Gra pewnie mi kazała się wyposażyć w tą wieżyczkę, jak chciałem już drona. Perki. This'll never do.
Agent requesting backup. Okej, okay, to jest... Dobra, krzanić. The Peter settlement is off to the east. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this block by block, but I'm sure you'll be fine. Okej. Okay. Czyli zaczyna się najlepsze w tej grze. Czyli eksploracja. To jest MMO. Nie wiem, czy już to mówiłem. A czy doskonale o tym wiecie. Raczej. W tym kierunku. The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and kill for kicks. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But where DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Trochę dziwny ten klimat, szczerze mówiąc. Bo... To mi przypomina teraz mieszankę kilku gier. Jeśli chodzi o klimat, mówię. O świat. Wydawało mi się, że bardziej będzie to przypominać The Last of Us, ale teraz jak już tak gram w to... Znaczy... Mówię o trailerach, tak? Kurde, te głośniki. Kiedyś zawały dostanę. Natomiast teraz jak się gra... To bardziej... Bardziej podchodzi klimatem. Sorry. Pod. Taki Dying Light trochę i... No teraz w dzień nie, ale to mi przypomina jeszcze jakby była noc tutaj teraz. To jeszcze mi przypomina troszeczkę... Świat z Resident Evil. Leaving safe area. Nie, the Evil Within 2. Tak, ja grałem w demo. Oczywiście też mam u siebie na kanale. To chętny sobie obejrzeć, to zapraszam. A dobra, tutaj mi pokazuje. Na dole po lewej. Brakuje mi tutaj jeszcze, nie mam tej umiejętności odblokowanej, mam nadzieję, że będzie. Że sobie podświetlam wszystkie. W sensie takie wiecie, no. O. Klikam sobie i... Mi się podświetla wszystko dookoła, tak? Skacz. Eksploracja, cudownie. Ładna woda jest. Nawet pies jest. No i to w zasadzie na tym cała gra polega. Jak dla mnie. Czyli no, na eksploracji, tak? Na łażeniu, zwiedzaniu. Zresztą to jest MMO, więc... Dobra, mam tutaj drogę. Podaną. Jak rozumiem, najbardziej optymalną, tak? Ale co gdzieś było w tamtą... Boże Święty, ile tu jest przedmiotów? Tamtą stronę gdzieś widziałem, że jest... Ale
że wygląda jak Lassie. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tutaj. Lepsze. Trochę teraz mniej pasują, ale lepsze. No i mamy jeszcze to, sobie sprawdźmy. RPM. Nie pamiętam, co to było. To są na pewno obrażenia, zwiększa obrażenia, ale... RPM to jest chyba szybkostrzelność. A szybkostrzelność nie jest mi tak za bardzo do szczęścia potrzebna. Weźmy to. Ale zadaje większe obrażenia, więc... Ej. No, to mi podaje chyba dobrą drogę. Kurde. Electronic device detected. Jeszcze kawał drogi. Portable device detected. Aha. Nie mogło być tak dobrze, co? Incoming backup request. Ktoś tu się strzelał. Ktoś tu dzwoni w ogóle. What the? Co mi tu dzwoni? Aha, tutaj mam. Kurde. No już mi nie dzwoni. Chciałem to odebrać, tam było W. Dalej dzwoni. No. Dziwne, nie mogę teraz odebrać. Że to jest to. Agent requesting backup. No i co? Now. Mam pokazane... Backup request acknowledged. Agent in need of backup. Dobra, nie wiem co się stało, nie ogarniam na razie. Another agent has been promoted to group leader. Weźcie, kurde. Przeniosło mnie. To mnie inny gracz wzywał. No dobra, jak już jestem, no to już pomóżmy mu. Dobra, wieżyczkę zamontowało tutaj. Nie ogarniam, skąd walą tutaj? In distress.
Detecting additional hostile contacts. Kurde, jakiś... We have to keep it safe. They're closing in. Get out! Shit, not now. I can defend. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Dobra, mamy ich ochraniać. Nie wiem z jakiej paki. Nie wiem po co i w ogóle. I'm gonna try and move. To podejrzewam, że to jest gracz, który ma już gdzieś jest dalej, tak? I ma po prostu takie zadanie jakieś dostał, żeby ich ochraniać. No i co, udało się. Co teraz? Gdzie to mnie prowadzi? Jezus. Ja tutaj byłem, nie? Zaraz nie ogarniam. Zaraz muszę to sprawdzić. No i tak, tu na górze byłem. So, how are things going out there, agent? Boże święty, tam dalej to dzwoni. Zaraz mnie... Przecież to nie lutowałem. Zaraz, zaraz. O, pogoda. Ładnie. O, chyba wracam. Dobra, nic nie zrobiłem. Samo mnie powraca. To dobrze. Cieszy mnie to bardzo. I tak mi się wydaje, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Cofnęło mnie aż tutaj. No dobra, zakończymy sobie tutaj i... No i tyle. Do zobaczenia. Mam nadzieję w kolejnym odcinku. Nie wiem ile będę w to grał, ile będę z tego... Te gadają mi tu. Ile będę w to grał, ile będę nagrywał z tego odcinków, ale... Podejrzewam, że jeszcze się coś pojawi. Więc... Oczekujcie, wyczekujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ale rymy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.